konie ruszyły. O, ładny start. Tym razem ostatni ruszył Litek. A tymczasem tam trwa walka o prowadzenie. Viv Garçon poprowadził dość mocnym tempem. Na drugiej pozycji na razie galopuje Sasauna. Tam także w czołówce jest Travers. Do celownika pozostało 1300 metrów. Viv Garçon, on dyktuje tempo. Dalej przy nim Sasauna przy wewnętrznej, od zewnętrznej Travers. Tam dalej galopuje Underberg. Pozostałe konie na razie z tyłu są klacze Nelmona oraz pani minister. Nadal Viv Garçon na pierwszej pozycji. On na zakręcie ma przewagę kilku długości. Tam na razie odpadła już Sasauna. Na drugiej pozycji galopuje Travers. A więc Viv Garçon, Travers. Na trzeciej na razie jest Underberg. Za nim pani minister poszła do przodu. Z tyłu Litek i tam również z tyłu Nelmona. Na prostą wyprowadzi Viv Garçon. Przy kanacie tam ładnie ściął zakręt Travers. Viv Garçon ucieka, a tam trwa walka o kolejne pozycje. Wydaje się, że zbliża się tutaj finiszujący Underberg, ale także polem bardzo dobrze galopuje pani minister. I przy kanacie tam jeszcze przeszła do przodu Nelmona. Viv Garçon ucieka, o drugie miejsce walczy pani minister z Nelmoną. Viv Garçon łatwo wygrywa ten wyścig. Druga będzie pani minister, trzecia będzie Nelmona, na czwartym miejscu Litek, piąty Underberg i ostatni Travers, a nie, Travers jest przedostatnim, bo jeszcze jest Sasauna.